Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Speedruna 5.0. Moi drodzy widzowie, przekroczyłem ranking 2200. Gram z kimś z Japonii. Pięknie. No to jest rzadki temat, że się zagra z kimś właśnie z Japonii, gdyż chyba Japończycy generalnie w szachy nie grają. Jakoś, to znaczy nie jest to jakoś bardzo popularne, prawda? Tutaj zagramy sobie wariant obrony karokana ostrzejszy. Wyprowadzenie gońca F5. W ogóle wymiana gońca białopolowego teraz ma bardzo dużo sensu. I z tego co pamiętam, jest bardzo ciekawy ruch Hetman na D5 z opcją taką, żeby dać szacha. Jeżeli przeciwnik zagra tak, to wtedy możemy tutaj. O, tutaj. Ej! Chwila. Nie, no nie zdobywam figury, bo go nie zna E3. Ale to jest motyw na to, żeby zagrać Hetmanem na C2 i go wymienić. Ale zobaczcie, co się dzieje. Przeciwnik podstawił figurę. Gość z 2200 podstawił tak łatwo figurę. Okej. Okay. To. wieża G8 i próbujemy tam coś rzeźbić. Figura więcej, słuchajcie. Figura więcej. W dziewiątym ruchu z 2200 gościem. Nie wiem co powiedzieć. Po prostu podstawił. Dobra, krucha 1. Skoczka trzeba wysunąć. Każda figura musi grać. Okej. Okay. Myślę, że z powrotem sobie zagramy. Nic nie zagraża temu Hetmanowi, a mogę zagrać po prostu tutaj. I wymienić na siłę te Hetmany. Co mogłem zrobić wcześniej. Przeciwnik też, ale z figurą więcej jest po prostu. Łatwiej. No i wracam. E, no i tu wymiana jak najbardziej będzie OK. Dziwne, że przeciwnik to wszystko wymienia. Myślę, że przepcham pionka. Nie dam mu tej satysfakcji, żeby próbował mnie gdzieś kontrolować. F5, koniec. Może długa Roszada. Myślę, że długa Roszada będzie lepszym rozwiązaniem. Um, przejdźmy sobie skoczkiem na f6 Może b6, żeby nie było jakiegoś takiego ruchu, jakiś pułapeczek Tu oczywiście się za chwilę rozwiążemy w sposób prosty, król zagra, będzie bronił, zagra tutaj wieża Może skoczek g4 Nie jest to konieczne no, Wieżą będziemy bronić Nie, w sumie źle zagrałem. Mogłem się tak przerzucić. Um, chyba zagram tak i poświęcę jednego pionka. Jeżeli on wymieni po prostu tego gońca, za skoczka, to będzie dla mnie po prostu uproszczenie. I wyprowadzę gońca. stawię go tu, może na D4. Albo tak. W sumie tak też dobrze, bo jeżeli tutaj, to zbijam wieżą, a po ewentualnym szachu zasłaniam się gońcem na D4. Dziwnik za szybko wszystko wymienia. Nie wiem dlaczego w sumie. Wieża F8 tutaj. Może zagrajmy tak z opcją E5. Albo bez opcji E5. <laughs> Jeżeli H6. Ok. Może tak. Wybicie. Wybicie albo końcem. Nie ma chyba to większego znaczenia. Eee, no dobra, no oczywiście jeszcze trzeba to dograć. Może tak zagramy. Wymusimy na nim albo przepchanie, albo wymianę któregoś z pionków. Tak nie chcesz grać? Ciekawe. Może sprowokuję go do tego, żeby zagrał H6, a jak nie, to przestawię sobie tu króla. Nie przestawię sobie tu króla. Może tak? Czy bronić końca? Tu zawsze koniec pilnuje H8. Sprawa prosta. Idziemy na wolną linię. Może z drugiej strony spróbujemy tu przeciwnika pooszukiwać. Myślę, że prosta wymiana. Król E6. pięć. No, jeszcze trzeba pobronić. Królem chyba podejdę tutaj. Tak, żeby zagrać tu ewentual, po ewentualnym szachu. Czy wymiana tutaj? Czy ja tu nie przesadziłem? Bo król pójdzie tu. Wystraszyłem, że przegrywam tę partię. No, goniec broni. Król pójdzie tu, ja muszę tu. W lepszej wersji, ale co ja tutaj pograłem w ogóle? Realizacja przewagi fatalna z mojej strony. No, tak muszę. I zesuwać królem. Czy to jest w ogóle remis? Czy to przegram? Tu, 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 tu. No tu, on zagra tak? Dokładnie. Nie wierzę, że tego nie wygram. Nie, no słuchajcie, kompromitację na całego, nie? Kompromitacja na całego. No po prostu masakra. Muszę zagrać tutaj i remisować tą pozycję, bo inaczej mam pff, trąbkę, bo ten pionek ucieka. Ojejku, nie wierzę po prostu. Nie wierzę, słuchajcie. Nie wierzę, co się wydarzyło. Co on zagrał? Nie zbił dupiona. tu piona. Tu. Tu, tu, tu. Daleka opozycja, to teraz to wygram. Nie, nie wygram. Jak zagram tak, to on tu. Jak zagram tu, to on tu. Ja muszę tu i on tu i też wygrywa. Ja muszę tak zagrać. Znaczy to jest remis, dobra. Ale wygrać nie wygram. Ach, te pionkówki. Na daleką opozycję muszę grać, ale to... No dobra, no, to jest remis. Jeszcze on weźmie pionkę. Niewiarygodne, ale kompromitacja, wiecie co? Szachy są nieprawdopodobne. Czy ja tu nie miałem jeszcze przegranej przypadkiem? No teraz już nie. No to już jest remis, oczywiście. Więc na spokojnie. Ale nieprawdopodobne, że ja nie zrealizowałem tak prostej końcówki. Nie wierzę. Słuchajcie, to jest jakiś rekord świata. Wziąć w dziewiątym figurę na czysto i nie wygrać. Przecież z arcymistrzem się wygrywa takie rzeczy. On próbuje na czas, no ale tutaj na czas to nie da rady. A oczywiście trening na opozycję. Obrona, z pionkiem, więcej. Rewansz. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Słuchajcie, co się wydarzyło w tej partii. Okej, okay, jeszcze raz zagrajmy tego karokana. Wymienny, okej. Okay. No i to teraz gońca wyprowadzimy tutaj. Dobra, gram tak, że jak wybije, to tu. A jak nie, to tak, bronimy. Chcę wyprowadzić gońca tutaj. No i gramy. No i chyba jest w porządku. Wieża c8, bardzo mi się też podoba. Żeby tu od razu obronić, za chwilę e6. Myślę, że tutaj ten układ jest sympatyczny. No, wymiana jest raczej obowiązkowa. E6 z obroną. Zawsze, jak go nie zagra tutaj, to możemy obronić. Tu ewentualnie z wybicie, ale z tym wybiciem to też trzeba uważać. Chcemy skończyć rozwój. Czy rozwój grozi takie bicie chyba? Podwiązanie. No właśnie. Nie mogę tutaj. On zagra tak. Chyba nie bardzo. Chociaż kusi mnie to strasznie. Dobra, zagrajmy tak, żeby goniec ewentualnie bronił polegi 7. Bo jak tutaj. No właśnie, tym bardziej tutaj nie mogę teraz zbić. Trzeba się przestawić teraz skoczkiem na C4. To się przestawia, jak widać. Getman C7. Skoczek wejdzie tu, to strzał. B6. B3? Nie, no to tam piloci pionek. C3 raczej. Skoczek wejdzie tutaj. No dobra, wchodzimy skoczkiem. No i chyba B6, żeby nie było skoczka na C5. Tak po prostu. Tu chyba bicie tu, on tu, ja tu, on b4, ja tu na skoczka, jeśli on tu. Hmm, ciekawe. Czy ja mogę zbić na no A3? To jest ten. A czy zawsze mogę zagrać tak i też będzie dobrze, bo skoczek wejdzie fajnie tutaj, myślę. Ale to wzięcie mnie bardzo kusi, potem chwila, tak? Tak, ja to chwilę policzę, tak? I B4, i coś, czy ja tutaj coś znajdę w tej pozycji? Chyba ja mam C6 tu. A, mam zawsze ruch A5. Bierze B3, i tutaj bicie. Dobra, biorę to. Dlaczego ja nie widziałem tego, że wie, że A1 może zagrać? Ależ jestem ciele mele. Ależ jestem ciele mele. Masakra po prostu. Jestem na siebie zły teraz. mi bierze skoczka. Taktyka do poprawy, Krzysztof. W takim tempie 2600 będzie nieosiągalne. Dobra, no cóż mogę? No, tu mogę zagrać, on zagra tu, ja zbiję, on zbije, ja tu i potem tam. Dobra, no więcej mi tutaj nic nie zostanie chyba. Dobrego, muszę tak pozbierać. Chociaż te pionki. Też za dużo tych pionków nie pozbieram. Zawsze coś. Właśnie, bo też tutaj zbiera przeciwnik żniwo. Tu nie mogę, bo dostanę strzałkę. Dobra, to już widzę. Będzie tak. Tutaj zaryzykujemy. Atakuje, tak wieża. Może tego nie zauważy. <laughs> się śmieje. Ale zaraz, jak to w piórkach wygląda. Niestety dla niego dobrze. Tutaj, tutaj, tutaj zbijamy. Żeby 8. Chcę wymieniać to wszystko. No tak, dla niego to będzie prosty układ. Chyba to muszę zagrać. Nie mam za dużego wyboru, chociaż też mnie biaża będzie męczyła. I Hetman wejdzie na 7, też mnie będzie męczył. Wymiana, wymiana. Nie, no to jest totalny wór. Dobra. Hmm. ja, jajaj, Dobra, gramy tak. No nie mogę wymienić Hetmanów. No muszę Hetmany zachować, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Um. Lufcik, teraz będę mógł zbić, ewentualnie. Mm -hmm. Dokładnie, wejdę skoczkiem do centrum. Przeciwnik jakoś tak realizuje chyba e, dziwnie, dziwnie tą przewagę realizuje, więc jakaś szansa się pojawi. Skoczkiem na c3 muszę wejść, no po wybiciu tutaj się pojawi szansa już. I wezmę kolejnego pionka. Więc biorę i teraz będę mógł to wzmocnić takim ruchem. Tak muszę zagrać. Okej, okay. tutaj wchodzisz. Masz rację. Ups. Oj, no tak, tutaj wchodzisz i niestety mam problem ogromny. Będę musiał tu uciekać i cierpieć. A, ha, 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 ha. Co mam zwierząt zrobić? Nie widzę nic sensownego. Tutaj bez sensu. A myślałem, że tutaj się już pojawi jakaś szansa. Na cokolwiek a jednak nie. Jest ciężko. No dobra. Tutaj i tu, gdzie trzeba uciekać, tutaj można zagrać. Żeby nie było tutaj szacha, I jeszcze jakaś tutaj heroiczna obrona, ale marnie to widzę. Goniec b5, ła! Będzie boleć No, koniec b5 wygrywa Tu grozi mat Czy tak spróbujemy? Bronimy, atakujemy, ale to nic nie daje Goniec b5 hm. Goniec b5, no tak Dobra Trzeba się poddać, ale A, Spróbujemy rewanż, spróbujemy rewanż No nie zaczęło się to zbyt dobrze. Rewanżu nie mam. Dobra, żądam szybkiego zwycięstwa. Może będzie atak Trumpowskiego w takim razie i zbijamy. Oj, szybkie zwycięstwo by tutaj mnie trochę podbudowało. Koniec G2, bierze C8. że C8 nic chyba jeszcze nie daje. Gdzie tutaj, tu. Dobra, tak. Co? Tu, tu, tu. Mójku, jak ja podstawiam po prostu, tragicznie. Tragicznie podstawiam pionki. Można zbić, podpowiadam. No, przecież widzę ten motyw, a na końcu nie dostrzegam Hetmana. To w ogóle jest tragedia dzisiaj. No dobra, wyjście z małego worka trzeba będzie zastosować. No, gość liczy. Muszę to wybić, no. Pewnie myślał, że jest jakaś pułapka. Nie ma żadnej. Jestem bez pionka, ustawię tutaj wieżę i spróbuję coś skontrować. Ale czy to w ogóle cokolwiek się uda? I don't know. A, tam mogłem palnąć. Eee, I... A, on by zbił tutaj, wtedy z szachem. Dobra, gramy tak. Grozi wzięcie pionka tutaj. Tak może zagrać. Aha, Tak. No jak roszada, to, to, to palniemy tu. Tak. Tak. Tutaj. Dobra, on nie widzi. Tutaj słuchajcie dużo. Widzę, że. Znaczy, coś tam widzi, ale. Oho, ja nie widzę więcej. Muszę tak osłabić sobie punkt C3, niestety. Okej. Okay. No dobra, tak, dostanę tutaj plompkę, uciekam. W ogóle jak amatorstwo totalne. Kompletnie źle stoję. Jeszcze po takim ruchu zastanawiam się, czy tu nie można zagrać nią z biegońcem, To jest źle w ogóle wszystko wygląda. Tak, tak, tak. I tam. Ehm. <słuch> Tak trzeba. Podwiązywać tutaj gościa. Dobra, teraz chyba nie będzie tak tragicznie, bo jak tu wybije i tu wybije, to te piorki będzie miał słabe przeciwnik. Więc pojawia się tutaj szansa. Pojawia się szansa, moi drodzy. Tutaj dobra, bijemy. W ogóle teraz taki ruch grozi. On będzie musiał tu zagrać. Jakieś takie zagranie. Zdobywam materiał. No on musi tak. To ja tak. Tutaj wieża nie ma jak się obronić On Nie ma ruszady, nie ma gdzie odejść hetmanem Dokładnie e, No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika Szybkie zwycięstwo 2.361 Tutaj trzeba było zwyciężyć teraz troszeczkę e, By to mi poprawiło humor Nie powiem, że nie Obrona królewsko-indyjska czy Greenfeld? Obrona królewsko-indyjska, dobra Goniec E2 Goniec E3 Ok, H3 zagrajmy i posunięcie skoczek na F3 naturalnie. Tak. O przeciwnik tutaj dobrze kombinuje. No i robimy roszadkę. Skoczek D2 pilnujemy, pionka, bo mógłby nastąpić taki ruch. a Ok. Zagrajmy tak z planem A4. Nie wpuścimy skoczka. Wprawdzie może przejść tędy. No, ale też mamy swoje atuty. Chcemy grać po prostu A4. Pionek jest pilnowany, gońce stoją dobrze, a on chce wejść tutaj. Musimy chyba zagrać, a nie mogę tam zagrać. Najpierw tak muszę zagrać i teraz tu, żeby wieża się łączyła z wieżą. Ok, będzie tutaj szedł tym skoczkiem. Mądrze, mądrze. Ale muszę zagrać tak, żeby osłabić punkt C4. To skoczek dobrze broni z gońcem. Okej. Okay. Myślę, że mogę być zadowolony z tej pozycji. Dokładnie. Um, tak, tak, tak. No dobra. Aha, jeszcze tak mogę w sumie zagrać pięknie. Dobra, spróbujemy wymienić hetmany, bo taki ruch mam. W jego gońce nie grają, są zablokowane, a moje grają. Jest różnica. Jak on tak, to ja tutaj. Potem tu. Tu muszę bronić. Pytanie, czy... No tak F3 trzeba zagrać. Po wymianie. Wymiany nie będzie. Tu atakujemy. Goniec w 8 prawdopodobnie. Wieża B1. Wieża tutaj i mam gońca na A7 ze zdobyciem przewagi materialnej, o ile się nie mylę. A, jeszcze widzę, że się dobrze tutaj kamufluje, dobrze się broni. Może tak, żeby przy okazji bronić i zdwoić wieżę. Goniec stąd czmycha, dobra, gramy tak. Skoczek nie może, bo jest strzałka tutaj. A nie, zaraz. Nie, no tak, jest strzałka tutaj. I jeszcze wieża fajnie broni punktu E4, strzałka leci. Znaczy, w ogóle myślałem, że są widełki, ale nie ma. Ale to też jest chyba OK. W jakieś dobre uproszczenia trzeba wejść. Tutaj on zbije tym. No, gońca trzeba sprzątnąć, bo on jest niebezpieczny. I chyba tutaj. What? No i czekajcie, jak zbije tu on tu. Hmm, różnobarwne. Ten skoczek jest silny tutaj, bo tu mi atakujesz. Ale ten pionek jest słaby. Hmm. No dobra, bierzemy. On jak zbije wieżą, to wieża chyba A4. I tego pionka zdejmuje. Szach jeden może nastąpić. Ja uciekam tu. Zajmuję pionka, uciekam i doprowadzam go do pola przemiany, ale dużo uproszczeń, w ogóle fajna partia się potoczyła. Mam nadzieję, że to się, a poczekajcie, jest tutaj chyba zagranie, ja biję. A i tutaj może zagrać, Ua, boli. Remis. Hmm. Niestety widzę tutaj remis, cholercia, no dobra, muszę zbić. Nic dobrego mnie w tej pozycji nie czeka. Zagram tu, tu. Ja uparcie jeszcze szukam, oczywiście, opcji, ale tych opcji nie ma. Tak, gram, no bo z odsłony szach groził. Jakiś taki, że tutaj bym stracił materiał. Tutaj grozi szach, tego się nie boimy. tam nic nie ma, niestety. Dobra, muszę zagrać tak i obronić tego pionka, bo jeszcze dostałbym w trąbkę. Więc myślę, że tutaj po prostu trzeba stać w miejscu i tyle. wiem, tak zagrajmy. On zagra tutaj. No tak, on ma taką pozycję też wygodną, co nie. Ale nic się tu nie dzieje, to raczej jest remis. Jak król przejdzie tutaj. To zagram tak na tego pionka król, tu bicie, tu, tu. Chyba nic mi nie grozi. Wielkiego. Na tego pionka teraz się czaimy. No, uciekam tym królem sobie daleko. Wieża ucieknie, zawsze mogę zagrać z powrotem. Mogę tutaj, wieżu, zagrać i bronić, znaczy atakować te pionki. Chodzi o to, żeby król też zejść daleko, żeby nie było siatek matowych. Szkoda mi tej partii, bo było chyba dobrze. Z Jakieś uproszczenia poszły nie takie, jak bym chciał do końca. No dobrze, uczymy się. Uciekam, oczywiście, wierzą. Może gdzieś gość będzie chciał przekombinować. Kto wie. Ale wydaje mi się, że solidnie tutaj gość grywa. Solidnie. Jaki ty masz tam ranking? Pokaż, proszę. W innym tempie. Um. Jakieś takie bicie na pewno będzie kombinowane, więc muszę wrócić, być blisko. O! Tego się nie spodziewałem. Teraz mam chyba jakąś szansę. No bo teraz pytanie, czy grać tu, to wtedy on będzie miał super aktywność. Czy uciekać tam? Hmm. A, brak nam tak. On łapie aktywność, ja tu. Ojej. Ojejku, jejku, jejku. Aha, dobrze, chwila. Bo mam tutaj zasłonę. Taki ruch chciałem zagrać. Szach. Tutaj. Ojej, robi się niebe Niebezpiecznie. To teraz jest bezpiecznie. Biję tutaj. Też mam opcję taką. A, zasłona szach, jakiś dobra. Dajmy szacha, żeby wieża mi nie dała. Tutaj szaszka. król pójdzie pewnie tak. Albo tu. I uciekamy swoim pionkiem. Goniec tu pilnuje, to jest dosyć ważne. A jednak kość próbuje na wygraną mocno grać. No idziemy szybko pionkiem. Tutaj. To tu. Szybko uciekam. Ok, tu będę musiał. Um, może od razu tak, żeby nie było szacha, będę miał jakieś tam możliwości. Czas ucieka. Aha, dobra. Ciągle zapominam o tym końcu. Muszę tak. No, jeżeli tutaj, no to też mam strzałkę tutaj. No muszę tak. Ok, to cały czas Remisik wisi w powietrzu. A, gość proponował Remis, no mogę już przyjąć. Może tak zagraj, będę bronił. Pionek ucieka. Co ja zrobiłem? Co ja w ogóle zrobiłem? O kurcze. Co ja zrobiłem? A, tak, jeszcze mam ratunek, dobra. Tak, jeszcze mam ratunek, tu zbijam. O, nie mam ratunku. O rety. Dobra, gość się zbił, bo czas. Partia. Rewanż, rewanż, rewanż bym chciał. Bardzo chętnie bym chciał zagrać rewanż. Ale była partia. No dzisiaj, e, no nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ale przynajmniej sporo emocji. No dobrze. Lecimy. Ranking powoli do przodu. No i zagramy królewską indyjską prawdopodobnie. E4. Nie. Przez G3. Ok. Skoczek D7. E5. E4. No dobrze. Um. Wieża E8, spróbujemy tutaj. Dobra, przeciwnik zagrał tak. Skoczek na C5. No i po takim ruchu na przykład, czy wieża E1, Hetman C2? Ruch A5, żeby nie było B4. Ta wieża będzie musiała raczej wrócić, chociaż nie zawsze. Może się na E8 też przydać. Okej. Okay. Ja bardzo lubię wyprowadzić każdą figurę w królewsku indyjskim, jeżeli mam okazję, i w ogóle to olać. Zagrać tak i tak. Możesz zbić. Mi to nie przeszkadza. OK, i tutaj zagramy. O, właśnie. Eee, I teraz ten goniec się bardzo przydał, bo jeżeli goniec by zbił skoczka, zbijam tym i on nie może zbić tutaj. A skoczek ma opcję wejścia tu i tu. Owo, a teraz nie mogę. Dobra, ale gramy F5 mocne. Myślę, że F4 grozi. No, tu już jest bardzo dobra gra, według mnie. Według mnie jest bardzo dobra gra, on tutaj próbuje, dobra. Um, to chyba zdobywam materiał, czekajcie, tu, 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 tak, tak, tak. Tak i F4. A nie, bo go nieco ucieka, ale i tak jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo się otworzy gra, jeżeli on odejdzie gońcem, to ja zbijam pionkę za darmo, on już wybije, to dobra, to mam pionkę za friko. Tak, pionek za friko jest. Lubimy pionki z Friko. Jeszcze tam Hetman wchodzi bardzo fajnie. Wprawdzie ten ginie, ale to jest nieistotny pionek teraz kompletnie. Nie ma na niego czasu, żeby go zagrać tak. Bez sensu. Bijemy na G3 i tam jest bardzo dynamiczna pozycja. To dobra pozycja. Bo jeżeli ją zbije, ja zbiję, on zagra wierzą. What? No dobra, zbijamy na F2. Tak chciał, tak zagrał. Um... Zastanawiam się, czy tu nie mam pułapki. Nie, no, zagramy tak po prostu. Bardzo chętnie tego skoczka za pionka oddam. Znaczy się to, tę wymianę, żeby otworzyć gońca, więc skoczek tutaj może też namieszać. Będzie groził bezpośredni ruch Hetman G5 na przykład. Też grozi jakieś tam zagranie, czy tutaj zdobycie pionka. On tutaj twardo idzie w ten temat. Um... Naprawdę? Tak można. Ależ się tutaj gość uparł. No dobra, gram tak, bronię tego pionka. Jeżeli, jeżeli skoczek zagra tak, to tutaj. Bronię na C7 póki co. Jedno jest pewne: z debiutu wyszliśmy bardzo dobrze. Ależ uparty. Muszę chyba tutaj trzasnąć. A coś za coś. Eee, przynajmniej goniec mnie nie atakuje już. Skoczka na ten moment. Ok. idziemy tutaj. Grożę takim ruchem, więc może potem tak. On zbije, ja tu, on tu. Ten pionek chyba też nie jest. Aha, bo wstępem też będę mógł zbić. Dobra, tak. On też może odejść w sumie. No tak, on kontruje na drugim skrzydle, no to jest naturalne. Herman G3 na wieże po prostu. Jakieś takie opcje są. Kontrataku, mam nadzieję. Bo tutaj będzie mi jeszcze brakować tej wieży. Okej. Okay. I teraz. Wieża jest niegroźna, nigdzie nie może uciec. A groże strzałką, tu wygrywając partię. Nie, co ja gadam, bo on mi zbije tutaj i Hetmana. Dobra, Krzysztof taktycznie, taktycznie. Taktycznie ogarnie, bo będzie źle. Tu zagrajmy z atakiem teraz na gońca, to znaczy na wieżę bardziej. A, bo tutaj też były groźby, a zawsze już taki ruch grozi. Tak, atakujemy, atakujemy. Przeciwnik też tutaj nie jest dłużny. Tak, tak, tak. Nie, no po tym wybiciu, no to strzelam tutaj. To wieża. Nie widział? No nie widział. No i właśnie. Takie ataki, słuchajcie, przynoszą fajny, fajny rezultat, jeżeli ciśniemy. Moi drodzy, dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trochę emocji, trochę wstydu, ale takie są szachy. Lecimy dalej. 229. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.